Cześć, jesteśmy dziś w CrossFit Stocznia. Ja nazywam się Paweł Szuba. Moim modelem dziś będzie Krzysztof i dzisiaj pokażemy Wam razem, jak wykonać rolowanie, automasaż, jak znajdować punkty spustowe, jak je zniwelować, jak się poczuć, żeby było Wam miło, przyjemnie, ale dosyć boleśnie. Ok? Czyli tak, punkty spustowe mamy wszyscy, trenując sztuki walki, trenując crossfit, trenując sporty siłowe, trenując bieganie, trenując pływanie. Napinają nam się mięśnie, napinają nam się powięzi. Dzięki pracy na rolelach możemy zapracować na powięziach, możemy zapracować na mięśniach, co pozwoli nam je ukrwić, zniwelować mniejszy zakres stawów, a odżywi nam bardzo fajnie tkankę. Do rolowania, jak i odnajdywania punktów spustowych możemy użyć piłek do golfa, zamiennikiem mogą być piłki tenisowe, jak i nasze rolery. Tak? Dzisiaj z Krzysztofem pokażemy Wam, jak wykonać rolowanie, jak wykonać porządny automasaż na kończynach dolnych. Rozpoczniemy od prostego uda, tak? Czyli czworo głową. Ok. Krzysztof. Chodzi na roller. Dokładnie. Zakładamy sobie nogę na nogę. Dociskamy tylko jedną nogę i rolujemy tylko jedną nogę po to, żeby zwiększyć ciężar ciała. Zaczynamy od kolana i kończymy właśnie w ten sposób. Krzysztof, jest to bolesne? Tak jest. Okej. Wykonujemy to z kilkanaście powtórzeń. Kiedy znajdziemy miejsce, które jest bardziej bolesne, zostańmy na nim, dociśnijmy, skupmy się i właśnie w ten sposób wykonujemy automasaż. Ok, kolejnym miejscem będziemy rolować wewnętrzną stronę uda. Krzysztof? Dokładnie tak. Ta sama zależność, idziemy od kolana, kończymy przy samej pachwinie. Super. Kiedy będziecie robić to z kolegą albo z terapeutą, możecie poprosić o dociśnięcie. Krzysztof, czy jest mocniej? Jest mocniej. Super. Ekstra. Kolejne, co będziemy robić, jest to zewnętrzna część uda. Zewnętrzna część uda jest bardzo ważna przy tym, co będziecie robić, przysiad, porządny skład. Często jest przyblokowany staw krzyżowo-bodrowy, jak i całe biodro. Przez to, że mamy bardzo mocne mięśnie boczne, a nie mamy wzmocnionych mięśni wewnętrznych. Kiedy je rozluźnimy, popracujemy wtedy na taśmie. Taśma pozwoli nam na to, że będziemy lepiej wykonywać i wyskoki, i przysiady. Pomoże Wam to także w większym zakresie ruchu, jak na przykład rozciąganiu. Ok, Krzysztof? Przenosimy się na boczną stronę. Ta sama leżność, dojeżdżamy do samego kolana i wracamy. Możemy dojechać do krętarza i popracować troszeczkę na nim. Jest dosyć bolesne, ale każdy z nas może to wytrzymać. Super. Ok. Z mięśni uda przechodzimy na mięśnie goleni. Piszczelowy przedni. Kiedy każdy z nas wyczuje sobie tutaj kość po stronie tutaj zewnętrznej, wyczuwamy mięsień. Każdy z nas może włożyć tam paluchę. Ok? Jest to bardzo ważne przy ustawieniu stopy, żeby nie uciekała nam w ten sposób lub w ten sposób. Kiedy go rozluźnimy, często mijają nam bóle i problemy z kolanami. Mija nam tak zwana zciśnięta kostka, która nie pozwala nam usiąść na piętach przy dużych ciężarach, która nie pozwala nam wykonać porządnego składu. Krzysztof? Super. Wykonujemy to w ten sposób, że kładziemy nogę na nodze i rozpoczynamy. Przy poznaleniu miejsca. Hop. Dojeżdżamy do samej kostki, gdzie znajduje się taśma. Możemy na niej troszeczkę pozostać i porolować ją. I wracamy. Tak jak przy rolowaniu części górnej, wykonujemy to z kilkanaście razy. Kiedy znajdziecie miejsce, które jest bardziej bolesne, oczywiście na nim zostajecie i rolujecie je po kilka razy. Tak? Ok. Super. Kolejnym, co będziemy rolować, są mięśnie goleni tylniej. Zakładamy nogę nad kolanem, dlatego żeby nie zakładać go pod kolanem, bo staw kolanowy będzie miał wtedy przeprost. Kiedy położymy go tutaj, nie ma nacisku. Tak? I to samo. Dojeżdżamy do ścięgna Achillesa,
który znajduje się tutaj, a kończy prawie tutaj. Super. Ekstra. Możemy spróbować naciągnąć palce na siebie i wtedy przyczepy mięśni ściągną nam się, tak? Do siebie. Zbliżą się. Ok. Dzięki. Na dzisiaj to wszystko. Czekajcie na kolejne odcinki, w których pokażemy Wam, jak efektownie ćwiczyć, jak unikać kontuzji, jak się przy tym świetnie bawić. Pozdrawiamy.